Jedno jest pewne. Gorszy sprzęt w rękach fotografa oznacza to, że musi się on wspiąć na wyższy poziom swojej kreatywności. To, że mamy gorszy sprzęt, wystawia też naszą pomysłowość na większą próbę i jest też niewątpliwą próbą charakteru, która pokazuje, czy naprawdę chcemy być fotografami, czy naprawdę pasjonuje nas fotografia, czy naprawdę chcemy robić zdjęcia. Bo kupić sprzęt z najwyższej półki jest oczywiście łatwo, ale ja przekonałem się, że to nie sprzęt robi zdjęcia i o tym chciałbym dzisiaj opowiedzieć w tym filmie. Pod koniec tej opowieści pojawi się kilka takich specjalnych rad, które myślę, że przydadzą się osobom, które czują, że ogranicza ich sprzęt, że występują pewnego rodzaju problemy, które są nie do obejścia, więc jeżeli dotrwacie do końca, to na pewno Wam się to opłaci. A przy okazji, jeżeli widzimy się tutaj po raz pierwszy, nazywam się Jacek Siwko, a to jest kanał Niezłe Aparaty, na którym opowiadam o tym, jak robić lepsze zdjęcia, a także jak zarabiać na fotografii oraz dzięki niej. Więc jeżeli którykolwiek z tych tematów wydaje Ci się interesujący, proszę rozważ dodanie subskrypcji. Niektórzy ludzie mówią, że sprzęt to nie wszystko, że trzeba mieć jeszcze talent. Ale jeżeli jesteście stałymi widzami tego kanału, to na pewno wiecie, że ja też nie do końca zgadzam się z tym zdaniem. Dlatego nagrałem wcześniej taki film, w którym mówię, że w fotografii wcale niepotrzebny jest talent. Że najważniejszym składnikiem dobrego fotografa jest jego pracowitość. Więc polecam Wam również tamten film, znajdziecie go w opisie tego odcinka. I teraz niektórzy z Was mogą sobie myśleć, że o, ten gościu, co tutaj sobie do nas mówi, to on robi jakieś zdjęcia, ale dlatego mu wychodzą, że ma super aparat. I na pewno gdybym ja miał taki aparat, to na pewno robiłbym znacznie lepsze zdjęcia od niego. I jeżeli myślisz w ten sposób, to ja jestem nawet skłonny się zgodzić, że zrobisz lepsze zdjęcia ode mnie moim sprzętem. Ale proszę posłuchaj uważnie, dlatego że ja nie zaczynałem od profesjonalnego aparatu. Też miałem lustrzankę, która według producenta nadawała się tylko i wyłącznie dla amatorów. I właśnie z tą lustrzanką poszedłem na praktyki studenckie do jednego z większych polskich dzienników, w zasadzie wtedy największego. Dział fotograficzny gazety, o której mówię, był uważany za po prostu szczyt marzeń dla tych wszystkich, którzy chcieli się zajmować fotografią i chcieli zdobywać jak największe doświadczenie. Więc wyobraź sobie, że ja idę tam z tym najgorszym aparatem, jaki jest możliwy, z najtańszym obiektywem, i mówię, że chcę zostać fotografem. W dodatku jeszcze nie mam oczywiście portfolio, ale że były to praktyki studenckie, to jakoś udało mi się tam po prostu zahaczyć i sobie chodziłem na różnego rodzaju zlecenia. Ale jakie było moje zdziwienie, kiedy dostałem pierwszą nagrodę od fotoedytora, jakaś taka nagroda za super zdjęcie w jednym tygodniu. Ale wtedy właśnie w tej takiej całej jakby radości tego, że o, udało mi się jakieś zdjęcie zrobić, które zostało docenione, które zostało też przy całej redakcji pochwalone, pomyślałem sobie wtedy, że to dziwne, bo byłem na takim etapie, że myślałem, że to sprzęt, który ja posiadam, po prostu uniemożliwia mi łapanie tych wszystkich momentów i gdybym miał oczywiście lepszy sprzęt, to lepsze zdjęcia bym robił, ale to był taki pierwszy krok do przekonania się, że zdjęcie leży w głowie fotografa, że jeżeli nie mam pomysłu na to, jak powinno wyglądać zdjęcie, nie mam jakiejś koncepcji, nie mam wyobrażenia tego, co ja chcę przez fotografię przekazać, to nawet najlepszy, najdroższy, najbardziej wypasiony aparat nic mi w tym nie pomoże. No i chodziłem tak sobie z tym aparatem najtańszym z możliwych. Udało mi się jeszcze w międzyczasie posprzedawać kilka odbitek tak zwanych kolekcjonerskich dla ludzi, którzy chcieli czymś sobie ozdobić salon, a akurat ja miałem jakieś zdjęcia, które im się spodobały. Jakieś momenty, jakieś krajobrazy, coś w tym stylu, co każdy z nas robi, kiedy zaczyna. Wysłałem jeszcze kilka zdjęć na konkursy, które zostały zauważone, które zostały wyróżnione i byłem w ciężkim szoku. Nie wiedziałem, co mam z tym począć, bo pomyślałem sobie, jak to jest, że ja mam tu aparat, który naprawdę wstydziłbym się wyciągnąć na spotkaniu z innym fotografem, który być może zarabia na zdjęciach, jest profesjonalistą, a wszystko mi się udaje. To znaczy, może to nie była jakaś tam oszałamiająca kariera, no ale na tamten czas to uważałem, że te sukcesy są po prostu niewiarygodne. I owszem, były takie momenty, w których chciałem zrobić zdjęcia, a obiektyw robił coś takiego. Brz, brz. Myślę, że wielu z Was napotkało na tego rodzaju problemy, ale uwierzcie, to nie są problemy, z którymi nie da się żyć. Wcześniej wspomniałem o tym, że trzeba wiedzieć, co się chce osiągnąć na zdjęciu, kiedy się idzie na jakąś sesję, kiedy się idzie sfotografować jakiś widok, cokolwiek tam sobie wyobrażacie. I uwierzcie, że znam wiele historii takich ludzi sfrustrowanych, którzy naprawdę zainwestowali kupę pieniędzy w najlepsze aparaty, w najlepsze obiektywy, którzy po prostu nie mieli w sobie takiej pasji, takiego ognia fotograficznego, który sprawia, że to nieważne, czym ty fotografujesz, ważne właśnie, co chcesz osiągnąć i jak się do tego przygotowujesz. I kiedy zacząłem przygotowywać sobie właśnie koncepcję tego, co ja chcę pokazać na zdjęciu, tego, co ja chcę osiągnąć podczas sesji, podczas spotkania z jakimiś ludźmi, podczas wypadu takiego fotograficznego na jakiś plener, to wtedy te moje zdjęcia nabierały właśnie większych rumieńców. I być może jest jakaś tam metoda w tym szaleństwie reagowania spontanicznego,
na sytuacje, które się napotyka, kiedy się idzie z aparatem po ulicy, ale kiedy robisz coś innego niż fotografię uliczną, to wtedy moim zdaniem najbardziej przydaje się właśnie taki plan działania, plan gry, po prostu. Wielu fotografów, którzy robią modę, przyznaje się do tego, że rozrysowuje sobie pewne sceny, które chce odtworzyć, które chce stworzyć podczas sesji fotograficznej. Ja też ze swojego doświadczenia już jako fotograf rodzinny i fotograf ślubny, mówię tutaj o sesjach, na które umawiam się z różnymi ludźmi, też muszę powiedzieć, że posiadanie takiego planu mówiącego ok, chcę osiągnąć takie zdjęcie, takie różne pozy, sobie zaplanować po kolei, jest na pewno fajnym takim punktem wyjścia, punktem startowym. Sprawia, że też fotograf nie stresuje się, kiedy spotyka się z różnymi ludźmi, poza tym też wygląda o wiele bardziej profesjonalnie. I wyobraźcie sobie, że umawiacie się z dziewczyną na sesję. Macie już super aparat i super obiektyw i dziewczyna przychodzi, jest tam wymalowana i pyta się, dobra, to co ja mam teraz w tej chwili zrobić? I ty mówisz, no to zrób jakąś tam minę czy coś takiego. Albo pokaż to, co tam masz najlepszego. No to przecież to jest beznadziejne, to z tego nic nie wyjdzie. Fotograf musi mieć plan tego, co chce osiągnąć podczas takiej sesji. I w takiej kłopotliwej sytuacji, w której model widzi, że ty się po prostu miotasz, ty nie wiesz, co zrobić, to nie pomoże żaden profesjonalny sprzęt. Nic to po prostu ci nie da. Lepiej już, żebyś robił zdjęcia telefonem i miał konkretny plan, niż szpanował jakimś takim drogim aparatem, który przecież sam za ciebie nie wykona zdjęć. To ty musisz myśleć, to ty musisz być tą osobą, która operuje tym aparatem. I rzuciłem na początku tego filmu taką myśl, że to być może jest takie błogosławieństwo, że mamy w tej chwili gorszy sprzęt. Bo kiedy rozmawiałem z fotografami, którzy poinwestowali naprawdę grube pieniądze w sprzęt, ale nie zainwestowali ani krztyny w edukację siebie, w jakieś warsztaty, w słuchanie o fotografii, oglądanie filmów, które pokazywały, jak robić zdjęcia, jak robić lepsze zdjęcia, jak się przygotowywać do sesji, jak robić wszystko to, co Was interesuje w fotografii, to zauważyłem, że te osoby, mimo tego, że miały ten sprzęt, to czuły wielką właśnie taką frustrację, które sprawiały, że fotografia nie była już tym, czym była dla nich na początku. Bo fotograf robi progres tylko wtedy, kiedy praktykuje swoją dziedzinę, kiedy robi zdjęcia. Fotograf robi się lepszy poprzez robienie zdjęć, poprzez praktykę, a nie poprzez to, że zainwestuje coś w jakiś lepszej klasy sprzęt. Więc kiedy fotografowałem najgorszym z możliwych aparatów na świecie, to wykminiłem sobie, przepraszam za ten kolokwializm, że najlepiej będzie, kiedy ja się zacznę interesować światłem. Wielkie odkrycie fotografa. Przecież fotografia, no to oczywiście znaczy rysowanie światłem. I pomyślałem sobie, no dobra, jeżeli mój sprzęt ma takie ograniczenia techniczne, które nie pozwalają, żeby robić niepoprawną ekspozycję i potem to wszystko wyciągać sobie w Photoshopie czy też w innym programie graficznym, to ja muszę tak działać, żeby te zdjęcia były już ciekawe i już dobrze, mniej więcej prawie dobrze zrobione w aparacie. I pierwszą z takich zasad, które stosowałem, zresztą, która została mi do dzisiaj, jest to, żeby szukać miękkiego źródła światła. Żeby nie fotografować w takich trudnych sytuacjach, że tam po prostu ostro nam świeci w obiektyw i chcemy wtedy zrobić świetne zdjęcie pod światło. No bo jeżeli mamy słabszą matrycę, to naprawdę nie będziemy mieli żadnych szczegółów w tym słońcu, nic jakby tutaj sobie nie zbalansujemy. I ta jakość będzie taka sobie. I tylko i wyłącznie poprzez szukanie lepszego źródła światła możemy nadrobić te niedoskonałości techniczne, które ma w sobie nasz sprzęt. I może na kilku przykładach powiem, jak to mniej więcej robić, jak to mniej więcej powinno wyglądać. Ja też czasami podróżuję i widzę w różnych miejscach, przy fajnych widokach, dużo turystów, którzy robią zdjęcia i mają nawet taki sprzęt, powiedzmy półprofesjonalny, i pykają te swoje foty, ale wtedy ja się zastanawiam, no ciekawe, co z tego wyjdzie, czy to będzie milion setny raz to samo ujęcie w tych warunkach, w których akurat oni się tam znaleźli, ale jeżeli komuś zależy faktycznie, żeby zrobić coś fajnego, mimo tego, że ogranicza go właśnie sprzęt, to niechże pójdzie w to miejsce, w jakiejś takiej porze, której słońce będzie w fajnej właśnie pozycji, nie jakoś wysoko na horyzoncie, tylko nisko, na przykład przy zachodzie słońca albo przy wschodzie. Są takie aplikacje, ja mam taką na swoim telefonie, Sunflower się nazywa, i ona śledzi ruch słońca, pokazuje, o której mniej więcej właśnie w tym dniu będzie słońce i o której godzinie. Więc jeżeli chcę zrobić jakiś sobie krajobraz, no to idę i tam macham tym swoim smartfonem i to mi pokazuje właśnie całą drogę słońca. I wiem, że na przykład o 6 będzie super oświetlona scena
I wracam sobie w to miejsce właśnie o tej porze i robię zdjęcie jedno, powiedzmy, no może zrobię kilka takich prób, ale które będzie przedstawiało scenę, która będzie miała fantastyczne światło. I to światło zrobi robotę. Te niedogodności aparatu, one gdzieś znikną. Jeżeli będzie dobre światło, to uwierzcie mi, że aparat ma drugorzędne znaczenie, nawet trzeciorzędne. Druga rzecz tak na szybko, no to jeżeli chcemy kogoś sfotografować, chcemy kogoś sportretować w jakiś ciekawy sposób, a nie mamy dostępu do studia, do super profesjonalnego oświetlenia, nie mamy ten kiepski aparat, to poszukajmy takich miejsc, w których światło odbija się na przykład od podłoża, od ściany i wykorzystujmy właśnie to odbite światło, bo ono jest jeszcze dodatkowo rozproszone i ono w fajny sposób podświetla naszego modela. I te zdjęcia będą naprawdę o wiele bardziej plastyczne, nawet jeżeli będą robione kiepskim aparatem. Jeszcze jako pocieszenie to powiem Wam, że wielu profesjonalnych fotografów, czyli takich, którzy zarabiają na fotografiach, psuje, oczywiście w cudzysłowie, swoje fotografie poprzez nakładanie różnych filtrów i nawet jeżeli chodzi o taką czystość tego zdjęcia, to ono już nie jest tak czyste, jak powinno wyglądać zdjęcie z jakiejś takiej mega profesjonalnej puszki, więc nie przejmujcie się właśnie takimi ograniczeniami, które ma Wasz aparat w tej chwili. Więc tak naprawdę blokuje nas tylko i wyłącznie kreatywność i to, w jaki sposób my może podchodzimy do pewnych tematów, do realizacji naszych pomysłów fotograficznych. Drugą sprawą, w której ograniczał mnie ten najgorszy aparat, było ISO i takie poczucie niemożliwości podbicia ISO do wyższych wartości, bo tam jakaś jakość wydawała mi się nieprzyswajalna. I z tego są dwa wyjścia. Albo to olać i zamieniać zdjęcia na czarno-białe, kiedy podbija się ISO do pewnego tam poziomu, powyżej tam powiedzmy 3200, albo fotografować na dłuższych czasach. W opisie tego filmu znajdziecie też link do filmu, w którym tłumaczę, jak trzymać aparat, żeby robić zdjęcia nawet, które mają czas naświetlania 1/2 sekundy. Jeżeli chcecie wypróbować sobie takie techniki, które pozwalają fotografować naprawdę w ciemnych sytuacjach i w takich okolicznościach, że nie macie dobrego aparatu, w którym można bardzo wysoko podbić ISO, żeby mieć jaką taką jakość, to sprawdźcie sobie właśnie te techniki trzymania aparatu, bo to naprawdę pomaga. Ostatnią rzeczą, chociaż na pewno było ich bardzo dużo w przypadku mojego fotografowania tym pierwszym aparatem, było coś, co wiąże się oczywiście z autofokusem. Pamiętam nawet taką scenę, że rozwijają na jakimś tam zleceniu dla gazety robionym taki dywan, gościu skacze nad tym dywanem, ja już właśnie przyciskam aparat i właśnie ten obiektyw mi tam tańczy. I wtedy doszedłem do wniosku, że być może powinienem wyłączyć po prostu autofokus i skorzystać z tej takiej podziałki, która jest na obiektywie. I tam jak się przyjrzycie z góry, to mamy na przykład odległość tam 2 metry, metr, pół i tak. Patrząc na scenę, no to wiadomo, że ona się dzieje przed nami na przykład około 2 metrów. To ustawiam sobie na 2 i klikam bez korzystania z autofokusa. I oczywiście takie zachowanie to nie jest jakaś nonszalancja, ale w momencie, w którym przymykamy wartość przysłony do na przykład f8, to już takie precyzyjne ustawienie naprawdę co do centymetra, to precyzyjne ustawienie ostrości nie ma takiego znaczenia, dlatego że przy przysłonie 8, no już głębia ostrości jest naprawdę głęboka i jeżeli mamy nawet nie w punkt, ale gdzieś mniej więcej w okolice tego punktu ustawioną ostrość, no to wtedy oczywiście wszystko to, co chcemy, żeby było w ostrości, będzie w ostrości. I to odkrycie, które poczyniłem sam dla siebie, dla swojej fotografii, poprzez to, że miałem kiepskiej klasy aparat, przydało mi się później, kiedy już miałem aparat profesjonalny, kiedy fotografowałem śluby na zlecenie ludzi i w momencie, w którym fotografowałem tańce, to tam też nie muszę korzystać z autofokusa, dlatego że ustawiam sobie ostrość tak powiedzmy właśnie też na oko, że tam jest odległość na przykład ode mnie 2 metry, ci ludzie tańczą. Przymykam sobie wartość przysłony F8. Oczywiście też doświetlam światłem flesza, żeby ta ekspozycja była też poprawna, ale nie bazuję na tym, że autofokus musi mi tutaj cały czas celować. Nie, bo wtedy się czuję trochę bardziej wolny. Ja bym też sugerował, żebyśmy wyszli jako fotografowie z takiego przesądu, że wszystkie zdjęcia muszą być robione na przysłonie F1.8 albo F2.8, bo jak ktoś przymyka, to te wszystkie elementy na zdjęciu są ostre. No właśnie, niech będą ostre, niech to, co powinno być zdaniem autora, zdaniem fotografa ostre, niech będzie ostre. Róbmy takie zdjęcia, które mają rozmyte tło, ale też takie, na których
wszystkie elementy są ostre. I zastanówmy się, czy za każdym razem jest to logiczny wybór, że rozmywamy sobie tło. Być może w niektórych zdjęciach wręcz to jest nieuzasadnione. I zobaczcie, że pewne odkrycia, do których droga prowadzi poprzez to, że mamy gorszej klasy sprzęt, one procentują na przyszłość. To jest nasze bogactwo, nasza wiedza, która przydaje się nam wtedy, nawet kiedy mamy już aparat wysokiej klasy. I właśnie to sprawia, że nie powinniśmy się przejmować, że mamy w tej chwili jakiś gorszy aparat. Nie, traktujmy to jako dar, jako coś, co mobilizuje nas do tego, żeby wznosić się na wyższy poziom kreatywności, żeby się rozwijać fotograficznie, bo wszystko to, co się w tej chwili nauczymy, mając ten gorszy aparat, przyda nam się na pewno, kiedy będziemy mieli lepszej klasy lustrzankę, czy też bezlusterkowca. Mam nadzieję, że ten film przypadł Ci do gustu. Jeżeli tak, to proszę Cię o zmasakrowanie przycisku kciuka w górę. Dzięki serdeczne za uwagę i mam wrażenie, że już za chwilę zobaczymy się w kolejnym filmie na kanale Niezłe Aparaty.